Cześć! Zapraszam Was na 87. z cyklu filmów, dzięki którym poznacie podstawy języka niemieckiego. Pamiętajcie, jeżeli chcecie być z nami na bieżąco, wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał. Ostatnio zajmowaliśmy się germanizmami, a dzisiaj pora na odcinek specjalny poświęcony świętom Bożego Narodzenia. Znajdujemy się, moi drodzy, w Poznaniu na Placu Wolności i tutaj czuć tego właśnie ducha świąt. Polecam Wam serdecznie, jeżeli jeszcze tutaj nie byliście, to zawitajcie. Pamiętajcie, że przecież Poznań to miasto doznań. Ale nie przedłużając, przejdźmy może do sprawdzenia naszego zadania domowego. Hausaufgabe. Zadanie domowe. Poprosiłam Was ostatnio, byście znaleźli inne przykłady kalek, germanizmów w języku polskim i ja również znalazłam kilka innych słów i powiedzeń wywodzących się z języka niemieckiego. I oto i one. Jak Ci idzie? To wie geht's dir? Stempel. To niemiecki sztempel. A Jahrmarkt to w języku niemieckim Jahrmarkt. Na początku przypomnijmy sobie podstawowe słówka i zwroty związane właśnie z tymi świętami. Der Nikolaustag, Mikołajki. Das Weihnachten. Boże Narodzenie. Es Weihnachtet. Nastają święta Bożego Narodzenia. Das Christkind. Dzieciątko Jezus. Am Heiligen Abend. Wigilię. Die Oblate teilen. Dzielić się opłatkiem. Der Karpfen. To karp. Die Heringe. Śledzie. Der Lebkuchen, piernik. Die Sauerkraut mit Pilzen. Kiszona kapusta z grzybami, czyli po prostu bigos. Die rote Rübensuppe, barszcz czerwony. Viel Zeit am Tisch verbringen, spędzić dużo czasu przy stole. Den Weihnachtsbaum albo Tannenbaum schmücken, ozdabiać choinkę. Die Glaskugel, bombka na choinkę. Der Stern, gwiazda. Die Krippe, żłobek. Weihnachtslieder, singen, śpiewać kolędy. Den Weihnachtsmann, erwarten, oczekiwać gwiazdora, tudzież świętego Mikołaja. Zur Mette gehen, iść na pasterkę. Der Nikolaustag. Mikołajki. Das Weihnachten. Boże Narodzenie. Es Weihnachtet. Nastają święta Bożego Narodzenia. Das Christkind. Dzieciątko Jezus. Am Heiligen Abend. Wigilię. Die Oblate teilen. Dzielić się opłatkiem. Der Karpfen. To karp. Die Heringe. Śledzie. Der Lebkuchen. Piernik. Die Sauerkraut mit Pilzen. Kiszona kapusta z grzybami, czyli po prostu bigos. Die rote Rübensuppe. Barszcz czerwony. Viel Zeit am Tisch verbringen, spędzić dużo czasu przy stole. Den Weihnachtsbaum albo Tannenbaum schmücken, ozdabiać choinkę. Die Glaskugel, bombka na choinkę. Der Stern, gwiazda. Die Krippe, żłobek. Weihnachtslieder, singen, śpiewać kolędy. Den Weihnachtsmann erwarten. Oczekiwać gwiazdora, tudzież świętego Mikołaja.
zur Mitte gehen, iść na pasterkę. Popatrzmy teraz na przykłady życzeń w języku niemieckim. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Wesołych świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku. Ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr. Nastrojowych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego na nadchodzący rok. Ein friedliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Spokojnych świąt Bożego Narodzenia i dobrego startu w nowym roku. Wir wünschen frohe Weihnachten, Glück, Erfolg und persönliches Wohlergehen für das neue Jahr. My życzymy wesołych świąt Bożego Narodzenia, szczęścia, sukcesu i pomyślności w nowym roku. Ich wünsche Ihnen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest, alles Gute im neuen Jahr, Erfolg, Gesundheit und Zufriedenheit. Życzę Państwu, Panu, Pani, szczęśliwych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku, sukcesu, zdrowia oraz zadowolenia. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Wesołych świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku. Ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr. Nastrojowych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego na nadchodzący rok. Ein friedliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Spokojnych świąt Bożego Narodzenia i dobrego startu w nowym roku. Wir wünschen frohe Weihnachten, Glück, Erfolg und persönliches Wohlergehen für das neue Jahr. My życzymy wesołych świąt Bożego Narodzenia, szczęścia, sukcesu i pomyślności w nowym roku. Ich wünsche Ihnen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest, alles Gute im neuen Jahr, Erfolg, Gesundheit und Zufriedenheit. Życzę Państwu, Panu, Pani, szczęśliwych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku, sukcesu, zdrowia oraz zadowolenia. W ramach zadania domowego poproszę, byście spróbowali komuś złożyć życzenia w języku niemieckim, oczywiście. A tymczasem to już koniec naszego dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że zawsze możecie zasubskrybować nasz kanał, a także obejrzeć nasz poprzedni odcinek. Wam życzę wesołych świąt. Frohe Weihnachten. I do zobaczenia.